przygotuję dzisiaj sałatkę szopską. Sałatka pochodzi z Bułgarii, ale jest popularna na całych Bałkanach. Ja w tym roku jadłam ją w Macedonii i w Serbii. Do przygotowania tej sałatki wykorzystam 4 pomidorki, 1 ogórek, zieloną podłużną paprykę, czerwoną cebulę i oczywiście ser. Mam tutaj ser właśnie typu bałkańskiego. Sałatkę skropię oliwą z oliwek. Ja jeszcze odrobinę posolę i opruszę świeżo zmielonym pieprzem. Zaczynam od pokrojenia ogórka. Sałatka jest bardzo prosta, bo tylko polega na pokrojeniu warzyw. Ogórka kroję najpierw na pół, później kroję wzdłuż i takie plastry mniej więcej centymetrowej szerokości. Warzywa można oczywiście pokroić w dowolny sposób, ale ja wolę, jak występują takie większe kawałki. Ja nie obieram ogórka. W wersji oryginalnej tak jest, że się nie obiera. No ale oczywiście, jeśli ktoś uważa, że nie chce jej ze skórą, może sobie obrać. Pomidora kroję w pół plasterki. Najpierw na połowę. I teraz takie 5-milimetrowe plastry. Paprykę kroję w niezbyt szerokie krążki. Kroję już ostatni składnik naszej sałatki, cebulę i również kroję ją w krążki. Pozostał mi do pokrojenia jedynie ser, a zatem kroję najpierw wzdłuż i później w takie mniej więcej centymetrowe kostki. Wszystkie kolorowe składniki naszej sałatki mam już gotowe, a zatem na dno wysypuję warstwę ogóreczków. Aromatyczna papryczka. I trochę czerwonej cebulki. Ser jest dosyć słony, tak jak powiedziałam, ale ja odrobinę warzywka posolę bardzo delikatnie. I teraz rozkładam kawałki sera. Sałatka jest już prawie gotowa. Jeszcze przyprawię świeżo zmielonym pieprzem i skropię oliwą. Wygląda kolorowo, jest bardzo smaczna i przede wszystkim bardzo zdrowa. I oliwa. Przygotowanie tej sałatki, jak widzieliście, jest bardzo proste. Polega tylko na pokrojeniu warzyw. Nie zajmuje też zbyt dużo czasu. W Bułgarii podawana jest ta sałatka jako przystawka przed daniem głównym. Ja proponuję podać na kolację jako samodzielne danie, jeśli dbamy o linię, albo jako dodatek do dań mięsnych. Gorąco sałatkę szopską polecam i życzę smacznego.